Jadę elektrykiem, no. Dźwięki mi się O. wyłączyły. Słyszę powietrze, jakieś tam szumy i tak dalej. Tak, normalnie mi fura pierdzi, słyszę te pierdy, a nie ma dźwięku. No, te parkingi są kozackie. O, robi to klimat. Byłeś na tym już trzypoziomowy? Nie wiem, chyba nie. Jest tutaj taki trzypoziomowy, gdzie można sobie właśnie zjechać. O, Panamera brzmi fajnie. Co my sobie możemy stanąć, o. Ty, a to jest Cayenne, nie Panamera. Co ty gadasz? O Boże, Cayenne, dobra. Tak, to ja gadam. Ale tak słucham, Panamera? A Panamera też jest. Właśnie nie, to jest Taycan, też myślałem, że to Panamera jest, tylko jest Taycan w Shooting Breaku. Aha, okej. Okay. No. Nie będziemy się tam witać, bo to już nie są te czasy, żeby się witać chyba na YouTubie. Kurde. Cześć, widzowie! W ogóle na starcie to proponuję zrobić tak, żebyśmy wyłączyli sobie minimapę. I jeździli bez minimapy i po prostu jeździli tam, gdzie nam się podoba. No, raczej nie będziemy się za bardzo ścigać, bo byśmy chcieli tak bardziej chyba porozmawiać o tym, co tutaj w Forzie... Boże, Forzie, no. Test Drive'ie. To już jest takie złe przyzwyczajenie, już mamy tak dużo tej Forzy, że nawet tak, w Test Drive'ie musisz o Forzie. Za dużo tej Forzy. Pierwsza rzecz na naszym planie odcinkowym jest model jazdy. Prowadzenie pojazdów, rzeczy, które się podobają i które są słabe. Możemy chyba gdzieś tam ruszać, na razie ty prowadź. Dobra, uwaga, kąt skrętu na padzie, ciężarówką. Ale fajnie to wygląda. Nie kurde, źle. Jak z kimś, no, powiem ci, że naprawdę dobrze. No ja się jaram tymi parkingami ogólnie, nie? To jest tak. Coś, czego mi brakowało w każdej grze takiej, w której masz freerida. No dźwięki tej pana, Boże, tej kajenki w parkingu podziemnym są świetne. I to, że się podnosi w ogóle szlaban wyjeżdżając. No właśnie go rozwaliłeś. Tak? U mnie pokazało się, że go rozwaliłeś i wyskoczyłeś na progu. No. O, faktycznie, u mnie teraz ty to rozwaliłeś. Aha, okej. Okay. No, to jeszcze nie synchronizują. Niesynchronizowane to jest. Jak ci się jeździ w ogóle tą szafą? Wiesz co? Ciężko, ale w sumie fajnie, bo inaczej. Nigdy nie jeździłem Q7 w dieslu V12, więc to jest takie pierwsze doświadczenie, bo w sumie w żadnej grze chyba jej nie było. Diesla? Nie kojarzę. No. Aha, zbindowały mi się źle łopatki. O, to wymusiłem pierwszeństwo, sorry. Spoko. No właśnie, też przejechałem się trochę tą audicą i powiem ci, że jest ciekawie. Rzuca strasznie, wywala z zakrętów, czuć ten ciężar. Tylko wiesz czego nie czuć? Bo tutaj jak grasz na tej kamerze zewnętrznej, to masz ją tak bardzo przyspawaną do samochodu. Ona jest taka trochę luźna, luźniejsza niż na pewno na tych pierwszych gameplayach i tych pierwszych pokazach, które, na których widzieliśmy tą grę. Ale nie widać tych takich przechyleń zawieszenia na lewo i prawo, a czuć, że to zawieszenie tutaj dużo fajniej pracuje niż na przykład w Forzie. To wiesz co, a o którym trybie kamery mówisz, bo generalnie są dwa tryby kamery z zewnątrz. Jest ten taki bardziej bliżej auta, ona jest wtedy jeszcze bardziej dynamiczna, bo na przykład jak przyspieszasz i jak zwalniasz, to ona się przychyla przód-tył. I jest jeszcze ten drugi taki tryb, o Jezu, ja skręciłem w ogóle tutaj. Jest drugi tryb, w którym auto się bardziej oddala i ona bardziej właśnie wtedy taka statyczna jest. Tak, ja mam chyba ten, a teraz zobaczę. Bo ja teraz na tym drugim jeżdżę, gdzie auto jest dalej. Bo to się przydaje bardziej na wyścigach, bo więcej widać. No. To jest bardziej statyczne to, co jest dalej, tak? Tak, tak, tak. A faktycznie, no przy hamowaniu widać to. Ja bym chciał jeszcze, żeby te kamery tak lepiej pracowały. O kurde, zgubiłem cię. Gdzie ty jesteś? Bo ja cały czas prosto pojechałem. Pojechałeś prosto, okej, dobra. Tak, tak, no. Ja tutaj zmieniałem te kamery. A jak się wiesz, to jest tak jak w Fordzie ten sam system, że jak przełączasz się między padem a kierownicą, to jest taki chwilowy lag i nie możesz używać kierki albo pada. No to podejrzewam, że w większości gier tak jest, że się gryzą, bo jednak kontroler i kierownica to jest troszeczkę inny rodzaj jakby urządzenia wejściowego i masz to w innych kategoriach. Tak. Chociaż Bimengi Drive możesz używać i tego jednocześnie, tak, że to zależy od gry też trochę.
200 na godzinę wielkimi lodówkami? Czemu nie? O. A inaczej, to odczuwa się tu prędkość, kiedy są wąskie drogi i kiedy... I kiedy jest miasto chyba dookoła, jest dużo różnych obiektów. Iż na przykład w Forzie też by było fajnie czuć ten efekt prędkości, gdyby tam nie było takiego pustkowia. I węższe drogi by były, wtedy by było na pewno inaczej. Wiesz co, tylko ja podejrzewam, że tutaj już jest problem z lokalizacją, bo Forza jest w Meksyku, a tam jednak no, jest bardziej taka, mam wrażenie, swoboda, jakiś shooter, otwarte drogi i tak dalej. No a tu mamy Hongkong, nie? To jest Azja. To jest bardzo wąsko, bardzo duże zagęszczenie wszystkiego, budynków, dróg i tak dalej. Ale to mi się podoba, bo ogólnie mam opinię, że w tej grze jest większe poczucie prędkości niż w Forzie. Tutaj jadąc 200-250, no masz wrażenie, jakbyś w Forzie jechał, no nie wiem, ze 400-350 na tak, godzinę przynajmniej. Tak. Inaczej się to czuje. Inaczej się kompletnie czuję. Ale też jest różnica między poszczególnymi autami. Tak jak na przykład kupiłem sobie SLK i wytuningowałem na maksa, to czuć, że tam zaczyna gdzieś tam rzucać tym tyłkiem, że już opony są za mało przyczepne, ale nie jest to w taki sposób, że samochód się cały czas ślizga, tylko jest taki wyczuwalny moment, kiedy te opony no, już nie dają rady i fura traci tą trakcję na tył, czy tam gdzieś z przód ucieka czasami, nie? Po prostu no, fajny jest ten moment jeszcze takiego przejścia, gdzie te opony momentalnie tracą przyczepność. Nie ma czegoś takiego jak w Fordzie, że opona ma taką i taką określoną przyczepność i ona cały czas traci tą trakcję, nie? Że od samego początku, jak już tylko samochód rusza, już ta trakcja jest gorsza. Wiesz co, ja podejrzewam, że tutaj będzie jeszcze sprawa przemiany tego force feedbacku, przynajmniej powinna być force feedbacku w kierownicy i ogólnie wsparcia kierownic, bo teraz jest ono jeszcze dalej mocno podstawowe i dlatego też feeling może być zupełnie inny. W momencie, kiedy zrobiliby to dobrze, tak wiesz, force feedback z prawdziwego zdarzenia, dawaj tutaj może w prawo sobie skręcimy, żeby było coś ciekawiej. Dobra. Jeżeli będzie to force feedback z prawdziwego zdarzenia, to też inny feeling będzie, bo ja naprawdę nie masz pojęcia, jak bardzo chcę zagrać w tę grę na kierownicy, bo ja na padzie coraz mniej mnie satysfakcjonuje. No teraz jest tak bardziej arcade'owo i napada ta gra, jest okej, okay, ale też się trzeba przyzwyczaić, bo właśnie jak już mówimy o prowadzeniu się różnych samochodów, no to Mustanga nie da się czasami ogarnąć i ni stąd ni zowąd skręca jak zwykle w chodnik, bo mam wrażenie, że większość Mustangów ma w GPS-ie to chyba ustawione, że wpadnie w pościsk na chodnik. Tak, na celowanie na ludzi, których tu właśnie nie ma na tym świecie, ale do tego jeszcze tam przejdziemy sobie. No, to prawda, ale wiesz co, ja mówię tutaj ogólnie, nawet jak jeździłem sobie na padzie, to też to zauważyłem, że jest ten taki moment, kiedy opona faktycznie już nie daje rady, ale nie tak jak w Fordzie, że masz, że ta opona cały czas już jest taka, no, za słaba i na przykład też to ruszanie jest ciekawe samochodem, to w jaki sposób tutaj pracuje skrzynia automatyczna. To jest trochę inne niż w Fordzie. Na przykład w Fordzie jak się rusza samochodem, no to od razu masz, nie ma w ogóle tam sprzęgła ani nic takiego. Może stańmy na chwilę. Nie ma tam no, żadnego sprzęgła ani nic. Nie? Tak, inaczej jest ten moment. Czyli tutaj w Fordzie mamy tak, że dodajemy gazu, samochód jak ma dużo mocy to zabuksuje kołami i jedziemy, nie? Ale obroty rosną nam do maksa i tam od razu jest ten podawany moment, nie? A tutaj w zależności od samochodu, każdy samochód trochę inaczej. Tak, ten ma napęd na wszystkie koła, więc tutaj rusza bardzo ładnie i te obroty sobie rosną w miarę ładnie, tak? W miarę wiesz co? Sobie. To jeszcje inaczej, no. Zawróćmy, bo dobra. My z górki pod górę, zjeżdżamy, pod górę. No, tak. Pod górę, jak będziemy podjeżdżać, to będzie inaczej zupełnie. No. O, i ja poczułem w momencie, kiedy już złapało. Poczekaj chwilkę. W momencie, kiedy jeszcze jest skrzynia H na pół sprzęgle i kiedy już normalnie. Tak, to jest właśnie fajne. O, tak gdzieś przy 5,5 tysiąca obrotów u mnie, ty masz diesla, to u ciebie wiadomo, że tych obrotów mniej, no, ale... tak przy dwójce, 2,5 mniej więcej. Ale najlepsze jest to, że ja u ciebie to słyszę. Ja u ciebie słyszę normalnie, słyszę te turbo, jak zasysa i słyszę w momencie, kiedy obroty do góry już lecą. Bo ty jeszcze GTR-a nie testowałeś w Launch Control. To dawaj, jedziemy do... Kurde, tylko nie mamy GPS-a teraz.
to musimy pojechać do samochodów luksusowych. To chodź się przeniesiemy może i potem pojedziemy gdzieś w góry. To są chyba samochody luksusowe. Tak, to masz, poczekaj, Luxury Cars tak, i tak. Tam, tak, jest GTR, no. Dawaj, dobra, Fast Travel Inside i tutaj chyba też będziemy mogli się spotkać w środku, ale najlepsze jest to, że podczas gdy się testuje samochody, to widać też innych graczy i można sobie z nimi jeździć podczas testowania. Słuchaj, w tym demie i tak każdy wygląda tak samo, każdy z nas jest kobietą, więc... Tak, tak. GTR, gdzie ty jesteś? O, jestem tutaj. O, jesteś, siemaneczko. Dobra, chodźmy po tego GTR-a. W GTR-ze się dzieją zajebiste rzeczy. W ogóle dźwięk tego GTR-a też jest fajny, tylko model mi coś nie pasuje. Nie wiem, jak ty to o tym sądzisz. Model? Model samochodu jakoś tak, nie wiem, czy to w tej grze ta grafika, te cienie, które tu nie pasują. Co, ja mam wrażenie, że on jest właśnie taki mało... Nie wiem, jakby to powiedzieć, taki płaski się wydaje, jakby cienia nie rzucą na lakier. Jakby ktoś go w automation zrobił. No zobaczymy, jak w grze będzie wyglądać, ale no tutaj może zależy od tego, jakie jest światło w tym śmiesznym salonie samochodowym. Okej, weź sobie tego GTR-a i chyba będziesz musiał przełączyć się na sekwencję. No dobra, ja już jestem. A, no tak, czyli ja jadę teraz sam. A nie, jesteś przede mną. Jestem przed tobą, tylko to jakby nie mamy tych aktywności grupowych, które i tak nie działają. No, no. I teraz stary, nie wiem jak to, czy na padzie to będzie działać, ale musisz zrobić tak. Hamulec ręczny, gaz do końca. Zobacz, czy ci obroty będą rosnąć do 4,5 i zatrzymają się to. Nie, mam. Mam na maksa. Ej, faktycznie, jak to brzmi w ogóle, ja pierwszy raz jadę tym autem, to jest real. Ale czekaj, czekaj, to u mnie słyszałeś to, czy u siebie? Ja twoje słyszałem i to bardzo dobrze. To jeszcze raz, launch control, słuchaj. Słyszałem to, jak obroty wzrastają i nagle wystrzał masz. Tak, jeszcze, marchewy akurat idealnie się zgrały. Ale zajebiste. Fajnie brzmi ten Nissan. I w ogóle jak stoisz na idlu, to on też fajnie tak bulgoczy, ta V6, i to też słychać. No. I launch control, naprawdę. To jest ciekawe, że launch control działa tylko w tym samochodzie. Ten słynny launch control, nie? I ta procedura startu, no. Tak. Chodzi o to, że na przykład próbowałem w Astonie Martinie. Może jeszcze do nie wszystkich samochodów to zaimplementowali, ale w GTR-ze to jest naprawdę taka sztandarowa funkcja, której no każdy GTR-owiec musi użyć. Każdy fan motoryzacji musi użyć, bo to jest genialne, nie? Jezu, ale się jaram. Tak, i na kierownicy to działa. Dziwne, że próbowałem na padzie to włączyć i też mi nie działało. Ale chyba musisz mieć sekwencję włączoną, skrzynię manualną. Bo na automacie mam, się... Wiesz co, masz mam manualną. Manualną, tak, ale mam z automatycznym sprzęgłem, może to jest ta sprawa. Ja też mam chyba automatyczne sprzęgło. No nie, bo generalnie w trakcie testu nie jestem w stanie wejść, wiesz, do opcji, do mapy i tak dalej. Więc nie sprawdzę tego. To co, wychodzimy i idziemy w górę. Także to jest... wow, nie? W sposób, w jaki pracują tu skrzynie... Podoba mi się to. Tak, to jest kompletna różnica w stosunku do Forzy. Samo to, słuchaj, ja nie skorzystałem z launch controla, ale ja po prostu wcisnąłem gaz od startu. To nie było takie właśnie jak w Fordzie, że po prostu od zera ci wzrasta i dziękuję, tylko było zachowanie normalnej, automatycznej skrzyni biegów. Tak. To tym bardziej, że GTR, no niestety to jest jego minus, ale jego skrzynie są zamulone i to mówi każdy, kto ma GTR, jak to nim jeździł, że niestety, ale no ta skrzynia GTR-a nie należy do najszybszych i to widać. I to widać w momencie, kiedy ja startuję, on mi podbija na pół sprzęgle dodanej wielkości obrotów, zostaje przy niej i dopiero wtedy, już jak puści to sprzęgło całkowicie, tak. Automatyczna skrzynia, no to leci do końca i to widać. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć dokładnie, o co chodzi, no ale tak to działa, nie? I każdy, kto chociaż raz jeździł automatyczną skrzynię biegów, tak, no to wie, prawdziwego zdarzenia, nie? No, no tak. tak, to jest właśnie to. I to są właśnie takie smaczki, których nie ma w Fordzie i na początku, jak odpalasz tą grę zaraz po Fordzie, to masz takie... Co to? Jakaś taka pudełkowa gra, ta kamera taka przyspawana dziwnie. Ale im dłużej zaczynasz jeździć, to może właśnie spróbujmy pojechać gdzieś bez minimapy w góry, tak? Mniej więcej orientacyjnie się kierować gdzieś w góry i na te takie drogi szutrowe. Aj,
chciałem coś przetestować. Chciałem zgasić silnik, tak? Bo ja jeżdżę Audi, które ma Bang & Olufsen sound system. I ten Bang & Olufsen działa na takiej zasadzie, że on ma tweetery w podszybiu na desce rozdzielczej i one się tak wysuwają z dołu do góry. Takie głośniczki, powiedzmy, właśnie tweetery. Okej. I chciałem zobaczyć, czy jak wyłączy silnik, to czy one się schowają, ale niestety nie. A, okej. O, to są takie detale, ja podejrzewam, że będzie trochę tych detali tutaj, ale jednak nie tak dużo jak w Forzie może. Chociaż no, dla mnie najważniejsze... W Forzie nadal dachy zdejmujesz tak, że się robi czarny ekran w większości, więc... Tak, a testowałeś w SLK, jak to działa? Nie, nie mam jeszcze tego samochodu w tej grze. No to zaraz go weźmiemy, to tam ci pokażę później, ale najpierw jedźmy gdzieś tutaj może w góry, bo w górach się... W ogóle, nie wiem czy zauważyłeś, ale tu, tutaj w lewo chodzi. Mm-hmm. Tutaj zawieszenie pracuje. Jeździłem na szutrze, to jedyne co zauważyłem na razie, że na szutrze łatwiej wpaść w poślizg i auta takie bardziej swobodne, takie frywolne się stają, bym powiedział, na tym piachu. Ja zauważyłem, że to zawieszenie pracuje, ale trzeba się przyjrzeć, trzeba tak z boku samochód popatrzeć, jak to tam działa. No pewnie gdzieś tam jak się jedzie po tym szutrze, to wiadomo, że tam losowo te wyboje są generowane i gdzieś tam ten samochód cały czas może tutaj gdzieś w prawo? Próbuję znaleźć jakieś odnogi gdzieś w górę tam, wiesz? Bez minimapki to trudno. Bez minimapki ciężko jest, no ale to myślę, że gdzieś tutaj będzie. I w ogóle w górach jest sporo różnych odnóg, takich wąskich dróg czy ścieżek, bardziej pieszych. Po nich też można jeździć i to są drogi ukryte, które ci się odblokowują, takie wiesz, wykropkowane. Dopiero, tak, i dopiero jak w nie wjedziesz, to się odkryje i zazwyczaj tam na końcu jest jakiś Solar Coin albo Scarp, tak, albo coś tego tak stylu, nie? Bardzo dużo tego poznajdywałem i są, właściwie to nie ma tak, że są te miejsca skopiowane z jednego do drugiego, tylko w każdym miejscu jest coś tam innego, jakaś inna ozdoba i tak dalej. Tu akurat... Co? Tutaj była odnoga jakaś. No to możemy się zawrócić, bo tam coś faktycznie było i tutaj było. No. Chłopaki, my tu zjechać mieliśmy. Krowa wielka, nie ma takiego szybkiego hamowania. No na przykład tutaj jest jakiś taki zjazd dziki, jakiś parking na trzy auta, a w ogóle na ile slotów jest tutaj grupa? Wiesz co, na tych prezentacjach, na których oni grali, widziałem trzy osoby maksymalnie, bo ich tam było więcej i byli w dwóch czy trzech grupach trzyosobowych, więc pokusiłbym się o stwierdzenie, że trzy osoby, ale nie miałem jeszcze, że tak powiem, więcej możliwości przetestowania tego z większą ilością graczy, więc ci nie powiem. Trzeba by było sprawdzić, bo... No, ile na sesji maksymalnie jest osób? Ja muszę zobaczyć teraz, bo tutaj można sobie wejść w mapę, zobaczyć listę graczy i mamy... O, no teraz trzy osoby są oprócz nas. Ale tutaj jest napisane 3 na 32. W grupie może być 4, ale 32 osoby mogą być na sesji. I teraz pytanie, czy te 32 osoby mogą się spotkać w jednym miejscu? No chyba tak. No oni... Wiesz co, pamiętam jak jeździli na tej prezentacji, gdzie tam zaprosili twórców do ich studia i oni nagle wyjeżdżając z Solar Hotelu spotkali się z kolejną trójką stojącą już przed nimi, no to bym powiedział, że tak, że takie grupy będą mogły się łączyć. Kurde, to naprawdę można robić ciekawe zloty tutaj. No, tylko wiesz jakby to wyglądało, nie? Każdy sam siebie musiałby wtedy dodać i zadbać o to, żeby być w swojej grupie. I później jakoś trzeba się dodać do sesji. A jak będzie działało dodawanie do sesji? Będziesz musiał być znajomym? Nie wiem, randomowo do sesji dołączy? Czy będzie można dołączyć każdego po prostu na Steamie klikając zaproś do gry? No nie wiem. Może to będzie podobny system jak w Forzie, że będzie widać na przykład 15 osób, a reszta 15 czy tam 16 nie będzie widoczna w ogóle, tylko będzie w tym miejscu, tylko że w jakiejś innej czasoprzestrzeni, nie? No właśnie, ciekawe jak to będzie wyglądać. I w ogóle taka ciekawostka, przynajmniej tyle zdążyłem się dosłuchać tutaj, jak zmieniasz biegi, na przykład w moim Audi, no mam jeszcze starszy typ skrzyni i słychać tą zmianę biegów, to te takie kliknięcie w zmianę biegów, taki klik, jest taki sam jak wtedy u 1. Co ty gadasz? No brzmi dokładnie tak samo. I wiem, że ta gra jest zrobiona już z gotowych asetów z różnej postaci, czy to jakieś dźwięki, czy to elementy graficzne i tak dalej, więc podejrzewam, że to może być prawda. O, dojechaliśmy jakimś cudem na szutry. O! I to jest też ciekawe, bo ta kamera jest tak przyspawana do samochodu, że ona się buja na boki razem z samochodem.
i tego tak nie widać, ale samochód na lewo, prawo też kołysze podczas gdy pokonujemy zakręty, zwłaszcza takie większe auta jak my mamy teraz. Ale czuć, że samochód jest taki miękki. No, jazda po tych offroadach, czy to w Fordzie, czy tutaj w TDU jest taka, umówmy się, no... To nie jest SnowRunner, to nie jest BeamNG i tutaj raczej będziemy jeździć po takiej tafli, która będzie generowała nam co jakiś czas jakieś wygięcia zawieszenia, prawda? To nie będzie taka jazda jak w SnowRunnerze, że gdzieś tam się zatopimy w błoto czy coś takiego. Po prostu nie mamy tu wiele wyczynienia. Realistyczne nie jest na pewno. To ma być po prostu, podejrzewam, przyjemne, że jak ktoś zjedzie z asfaltu na shooter, to żeby się po prostu nie wywalił nagle, nie? No bo tak to by wyglądało. Nie oszukujmy się, ale jak nagle z asfaltu przy 200 na godzinę zjedziesz na ziemię, no to amen w pacierzu, nie? Mhm. No, my tutaj tak mówimy o tych rzeczach ze skrzynią biegów, launch control i te inne rzeczy, my się tym zachwycamy, ale to dalej nie jest gra symulacyjna, tylko po prostu niektóre rzeczy są tutaj lepsze niż w Fordzie, a sama Forza jest taką grą simcade'owo, arcade'ową, nie? Więc po prostu... No, to jest stricte zabawa, wiesz. Tak. To nie jest gra, która nawet nie próbuje być symulatorem, bo masz tu różne elementy z gry typowo arcade'owej i to się nie zmieni. Chodź na chwilę do tyłu, bo tutaj mamy schody do podjechania. O. Nie wiem, czy uda nam się podjechać z tymi autami. To też jest droga wyznaczona akurat na wyłączonej mapie, ale... O, i Solar Coin tu jest. Tak, już go zebrałem. Jedziesz za mną? No, jadę, próbuję. Aha, dobra, no i tu po schodach teraz. O, chłopie. A? Nie wiem, czy tam wjedziemy, powiem ci. O, wjechał! Wjedziemy normalnie, już tu wjeżdżałem. Dawaj, diesel, momentum. Nie, ale te podskoki tutaj to są śmieszne, szczególnie na tych progach zwalniających, jak piłka, tak, jak kałtu. Czekaj, bo mi się wyłączyło wsparcie na chwilę. Save'y mi się nie chcą zapisać. Okay. Kurna, wjadę tu, ty. Wjedziesz dieslem? Kurde, V12, chłopak. O chłopie. Turbo ze Scani, jazda. No i gdzieś wjechał. No i wjechaliśmy gdzieś bardzo wysoko. Tutaj jeszcze dalej można jechać. To są takie odnogi i ścieżki, które na mapie będą wykropkowane, tak jak w Euro Truck Simulator od któregoś tam patcha, że możesz sobie wyszukiwać te drogi, co jest bardzo fajne. I często w takich miejscach są te coiny, czyli dostajesz 12 tysięcy dolarów w grze za to, że coś tam, jakąś znajdźkę znalazłeś. I na tym można się na samym początku w test drive tak w ogóle bardzo szybko wzbogacić i pokupować jakieś tam samochody, zwłaszcza w tym demie jest bardzo dużo tych rzeczy do poznajdywania i tak sparę, no myślę, że ze 2 miliony możesz uzbierać z tego. I ale taką M4 to już pierwszego dnia możesz mieć ze spokojem, a ona 750 tysięcy kosztuje. Tak. No i gdzieś tutaj sobie wjechaliśmy wysoko, tam gdzieś w tle widać mgłę. No i fajnie. I całe miasto widać w ogóle. I ten Solar Hotel, bo to jest chyba najwyższy punkt, znaczy ten, wiesz, ten cały taki budynek, na który ty niestety nie wejdziesz, ale on jest najwyższy i widać go chyba z każdego miejsca na mapie. Tak się zdążyłem zorientować. Także graficznie, właśnie jak to wygląda graficznie twoim zdaniem? Ogólnie tak, mimo że gra jest zrobiona z gotowych asetów, nie jest na silniku Frostbite czy Unreal Engine, no to jednak moim zdaniem wygląda, no możecie mnie zhejtować lub nie, lepiej od Forzy. Co jak co, ale Forza wygląda bardzo ładnie na zdjęciach, bo jak się jedzie tak o po prostu, to nie wiem, albo już mi się oczy opatrzyły, albo dla mnie jest tam po prostu normalnie. Nic specjalnego, nic szczególnego, a tutaj naprawdę bardzo mi się podoba, szczególnie jak się jedzie w nocy i przejeżdża się przez środek miasta i te wszystkie światła odbijają nam się na samochodzie, a jeszcze jak deszcz popada, to już jest w ogóle miód. No, miód jest też z FPS-ami, bo wtedy są mniejsze, ale jest moim zdaniem lepiej, nie? Tu jeszcze jest wiele rzeczy do poprawy, no bo mówię, to nie jest, nie wiem, Battlefield, Cyberpunk czy cokolwiek, ale jest naprawdę fajnie moim zdaniem. Mnie się podoba to, że jest realistycznie, dużo bardziej realistycznie wygląda ta grafika, moim zdaniem, niż w Forzie. Roślinność jest w porządku,
O, właśnie, skoro jesteśmy w górach, to zaraz jeszcze coś przetestujemy. Roślinność jest w porządku. No? Też dużo ludzi nie ma takiego porównania, bo nie grają jednak na maksymalnej grafice, bo się po prostu nie da. Mhm. Bo gra jest totalnie niezoptymalizowana i wiesz, przy 15 FPS-ach i gotującej się karcie graficznej na kompie to nie ma sensu. Mhm. Ale na maksymalnej grafice, no że tak powiem, wyższej rozdzielczości są już trochę te krzaki, bo jak już grasz chociażby na średniej, no to one wyglądają jak placki. Mhm. No tutaj trzeba przyznać, że wygląda to, mi się bardzo podoba roślinność, bardzo podoba mi się kolorystyka tego tutaj świata. Ja, no to jest taki tani chwyt graficzny, że tam są refleksy na drodze. Wiadomo, fajnie to wygląda i spoko, że to jest, ale tak naprawdę wszystko odkrywa się podczas dnia, kiedy no nie widać tych wszystkich bajerów, nie? Kiedy robi się ta grafika trochę taka bardziej właśnie płaska. I moim zdaniem test drive też tutaj robi robotę. Ładnie wyglądają skały. Ogólnie tekstury są w porządku, ale nie są tak dobre jak w Forzie, wydaje mi się. To jednak skanowanie tam, teraz też te chmury widzę, że wyglądają tak trochę gorzej. Ale samo oświetlenie, te cienie, tu jeszcze jest trochę do roboty. Odbicia w samochodzie nie są takie dokładne. Tutaj sobie podjedź i zobacz, jak wygląda na przykład... No nie wygląda ta, na przykład, nie wiem, co tutaj stoi, ta wiatka taka. Nie da się jej odbić w samochodzie. Nie widać dokładnie tego odbicia, tylko widać coś takiego rozmazanego. Więc może to jest jeszcze kwestia wersji demo. Może jeszcze tam parę opcji graficznych dodadzą. Ale póki co jest... Forza wygląda dobrze, ale po prostu nam się już przejadła ta Forza i nie możemy na nią patrzeć. Więc każda gra, która będzie odrobinę lepiej wyglądała, będzie dużo fajniejsza niż Forza dla nas. Tak mi się wydaje. I tutaj, ale no. Microsoft zrobił dobry prezent test drive'owi przecież, nie? Teraz. Jaki? No nie pokazali brak... Forzy. Tak. Więc to jest prawda. Wiesz co, ja teraz chcę zrobić z tobą taki może skok tutaj z góry, tak się ustawiłem. Bo to też ciekawie wygląda tutaj w test drive'ie. Że nie ma czegoś takiego, że samochód leci, gdzieś tam fajnie sobie wyląduje na tej trawie, na przykład jakieś Lambo i możesz sobie jechać dalej bez problemu, nie? Ty, weź zmień biegi góra-dół na chwilę. No. Ja pierniczę, widać jak twoja postać łopatki zmienia. Tak? Popatrz na łapy mojej postaci. No. Też widać, no. Tylko nie słychać. Ale mówię o tym dźwięku zmiany biegu, właśnie jak ja teraz klikam. To dosłownie to jest ten dźwięk z TDU1. Okay. On tak brzmiał, jeszcze niedawno nawet grałem, więc mam porównanie na świeżo. Już nie pamiętam. Dobra, w Forza Horizon 5 jak skoczysz sobie, to czasami na przykład samochód w powietrzu może przestać ci rotować. Zauważyłeś to? Że tam no na przykład to chcesz zrobić... jak się ułożysz, nie? Tak, zależy jak się ułożysz. Możesz zacząć robić beczkę i on w pewnym momencie w powietrzu się tak jakby zatrzymuje dachem do dołu. Albo jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją z samochodem. No dobra, no to czas na skok. Startujemy. 3, 2, 1. Ale ja słyszałem, jak mi się turbo w tym dieslu wkręciło. O chłopie! A jak ja mam w ogóle za... Jak ja mam w ogóle brudne i zardzewiałe podwozie, chłopie, to trzeba na mnie pojechać. Dawaj, jeszcze raz tutaj dalej skok. W ogóle jak wygląda tu jazda po takich całkowitych bezdrożach? To są akurat samochody dobre do jazdy po bezdrożach, ale jak weźmiemy sobie jakiś samochód, który jest nisko zawieszony... O! No, fajnie, nie no, spoko. No, ja tam jakby... widziałem ciebie tylko przed sobą, jak normalnie latałeś jak pionek, tak. Aha. A to jeszcze może kwestia synchronizacji, nie? W ogóle przy starcie udało mi się w Porsche odpalić launch control też. To powinna być ta funkcja. Nie no, ogólnie ten Cayenne ma launch controla bodajże, o ile dobrze pamiętam. Raczej tak. Tylko to też jest fajne, bo przy innych obrotach launch control niż w GTR-ze. Przypominam wam, w Forzie wszystkie samochody przy tych samych obrotach mają launch control. Także jazda po takich totalnych bezdrożach tym samochodem jest w miarę, a i tak widzieliście, że do dupy. No nie da się czegoś zrobić takiego jak w Porsche, że sobie śmigasz lasami, tam jakimiś górami, Lambosem i możesz nawet 200 albo i nawet 300 na godzinę sobie jechać takim, załóżmy, Rimakiem, nie? Tutaj tego nie zrobisz. Za chwilę sobie zmienimy auta i wam to pokażę jeszcze.
Tak, tutaj launch control jest przy 5500 obrotów. W przypadku GTR-a launch control było przy 4, tak, 800. Ale ci turbo świszczy. Teraz świszczy jeszcze mocniej i teraz się napompowało totalnie. A najśmieszniejsze, że ja nie słyszę dźwięku twojego auta, ja słyszałem tylko dźwięk turbo. Co ty gadasz? To się coś zepsuło. O, a ciekawe. To nie jest moje turbo, bo ja nawet auta nie dotknąłem. Laga tu miałem. Tutaj możesz sobie chyba coina zebrać. No dobra. Wjeżdżałeś do wody? Raz wjechałem, to mnie cofnęło na ulicę. Tu możesz sobie wjechać. Oj. Zobacz, jak się fajnie samochód zatapia. No i po prostu toniesz. Jest taka animacja, to jak samochód ci tonie. W Forzie... On się unosi na tej wodzie. Tak, właśnie o to chodzi, że on nie idzie od razu na dno. Tylko on się chwilę jeszcze unosi i dopiero wtedy się topi. Ale fajne. No tak. To mi się podoba. To są fajne takie akcenty, które mi się podobają. Właśnie, nie? I on się tak zachowuje. Jak spadniesz bokiem, bo też to próbowałem, to też on się zatapia tak powoli tym bokiem. No dobra. Nie jest coś takiego, że po prostu wpadasz w tą wodę, nie? A wjadę tam bardzo szybko może teraz, co? No dobra, czekaj, ja też. Rozpędzę się. I może nawet wyskocz sobie. Ej, no. Fajnie to wygląda, jak ty skaczesz, no. Fajnie to wygląda, tylko ten rozplask wody jest strasznie słabej jakości, no. Słabo, no. Żeby nie powiedzieć gównianej. Te wszystkie cząsteczki, tak dym spod opon, dym z rur wydechowych, rozbryski tej wody, to jest mega słabe. I naprawdę... Fajna rzecz, że się unosisz, nie wjeżdżasz na dół jak na asfalcie. Ale ten rozbrysk za twoich kół to jest tragedia. Jest jak jest. No nie będziemy tutaj cukrować, bo my oczywiście jesteśmy fanami test drive'a, ale bez przesady, no nie da się ukryć tego, co przecież widzicie, tak? Tylko niektóre rzeczy na przykład widać, tak jak widzicie tą przycpawaną kamerę do samochodu, ale samochód zachowuje się bardzo dobrze, bardzo fajnie się go prowadzi. I strasznie mi się to podoba, tylko po graniu w Forze na początku miałem podejście do tej gry tak samo jak wy, czyli że no jest to taki śmieć, nie? O Boże, jak ta gra źle wyglądała na tych prezentacjach, na tych gameplayach. Mam wrażenie, jakby ktoś tam z jakiegoś PR-u strasznie słabą robotę zrobił przy tym test drive'ie i pokazał nam coś, czego nawet nie chcieliśmy widzieć. Ale gra tak, okazuje się... Oni się no. Swoje opierali, że tyle lat robią, że się starają, że to będzie taka fajna produkcja, że ona pozamiata rynkiem, że to nie będzie to, czego się ludzie spodziewali. No jednak jest to, czego ludzie się spodziewali. Czyli no to nie jest studio AAA, więc też nie ma co od nich oczekiwać dużo, ale w porównaniu do tego, jak oni to zapowiadali, czego to tam nie będzie, jakie to nie będzie fajne, no dostaliśmy po prostu jak na razie mocnego średniaka, który... Przyjemność może ci dać jak najbardziej, ale dopełnia urywa, nie? No, dokładnie tak. Jest po prostu nieco inaczej niż w Forzie, przynajmniej w tej wersji demonstracyjnej. Niektóre elementy są lepsze, ale sporo elementów jest gorszych, jak na przykład jakość tych samochodów, modeli samochodów, nie? No to co z GTR-em mówiliśmy, że on strasznie taki, przynajmniej w tym salonie, taki pastelowy, taki jakbyś namalował na nim lakier, a nie faktycznie, powiedzmy, takie, nie wiem, wypolerowane szklane odbicia robił, nie? Mhm. Wnętrza też, tutaj jest problem moim zdaniem z cieniami. Teraz jak jedziemy sobie w dzień, to jest całkiem okej, tak, są jakieś tam cienie i tak dalej, no ale nie można porównać tego do Forzy Horizon 5, tam to w jakiś sposób te kokpity są tam wykonane, jak tam pracuje oświetlenie w tym kokpicie, no tam wygląda to po prostu dużo lepiej. Już nie wspomnę, że w Forzie Horizon 5, no ja myślałem, że test drive, że tu będziemy mieli ten obrót kierownicy jakiś taki większy, nie? No, matko jedyna, ile tu się chyba z 80 stopni obraca maksymalnie? Straszne to jest. No, jak szczególnie jedziesz... jak grasz na, no nawet tych 360 stopniach na kierownicy, nie? Tak. Straszne to jest, dziwne, że to tak jest zrobione. Nie wiem, czy to jest jakieś ograniczenie licencyjne, czy nie chce im się robić animacji rąk, czy nie wiem od czego to zależy. Ogólnie tak też było od zarania dziejów w Test Drive'ie, w Test Drive Unlimited 1 i 2 też był właśnie taki, no bardzo słaby ruch tej kierownicy. Tylko nie oszukujmy się, pierwszy Test Drive to 2006 rok, drugi to jest 2011 rok. Mhm. Teraz mamy 24. Jest premiera kolejnej dopiero wersji gry, więc no minęło 13 lat.
a słabo widzieć jest dokładnie to samo, co kiedyś, nie? Właśnie, bo oni chyba też tak nie poszli z duchem czasu, nie? Nie, mam wrażenie, że chcieli też zagrać tak troszeczkę sentymentalnie, dlatego troszeczkę mnie gdzieś tam złapali, bo ja za dzieciaka grałem w pierwszą i drugą część. Ale no niestety nie da się oczu zamydlić dla kogoś, kto dużo gra w te gry i jesteś w stanie porównać sobie tę grę do jakiejś innej i wtedy widzisz, że no dobra, to jest fajne, ale za to nie ma tego, tego i tamtego, a te wszystkie poprzednie gry mają. Dokładnie, więc no nie poszli tutaj moim zdaniem i twoim zresztą też z duchem czasu i nie dali jakichś takich całkowicie nowych rozwiązań. Dali po prostu to, czym moim w ogóle jest tutaj strasznie dużo nawiązań do Test Drive'a jedynki i dwójki. O. To już jest poza obszarem naszej gry. Tak, tylko ja sobie samochód tutaj zmieniam, wiesz, bo chcę ci pokazać tego SLK. No, okej. Okay. No. To wiesz co, ja też sobie zmienię to Audi. Zmienię sobie na... A, Alpina wezmę, co to. Dobra. Tym jeszcze nie jeździłem. Gdzie ty jesteś? Stoję. Stoję obok. Czekaj. A, tu, okej. Okay. O, jesteś, dobra. Jezu, już się wystraszyłem, że do innej sesji nas przydzieliło. Dobra, chodź ci pokażę ten dach. To jest fajne. To jest w drive'ach też nam się te dachy otwierały. W Forzie Horizon 5 też miały się otwierać, ale finalnie się otwierają. Tylko otwiera w jednym samochodzie? W Kalifornii, w Ferrari, nie? Tak. Mamy tam jeszcze jedną BMW, której też powinien się otwierać dach, ale się no nie otwiera. Nie no, w Forzie generalnie teraz każdy nowy samochód, jaki ma opcję otwarcia dachu, ma tą opcję otwarcia dachu, ale za każdym razem ekran gry robisz czarny i po prostu już widzisz, jak jest otwarty, nie? Dokładnie. Jest tutaj, tutaj widzę. Jest animacja zakładania, ściągania. Jeszcze jest drugi samochód, chyba Alfa Romeo, która ma ten taki dach ściągany nad głową tylko, on się nie animuje, no i on tutaj znika, bo normalnie musisz go schować gdzieś tam do bagażnika albo gdzieś tam w garażu zostawić. No dobra, to jest zrozumiałe, bo musieliby zrobić animację albo no, ewentualnie krótką cutscenkę, w której niby ta twoja postać wysiada z auta i chowa, ale tak. Podejrzewam, że to jest już na tyle trudne, że im się po prostu nie chciało, bo możliwe to jest jak najbardziej. No ale wtedy pewnie gra by więcej ważyła, jeszcze bardziej by zasoby żarła niż teraz, a już teraz żre cholernie dużo zasobów. Ona, myślę, że ludzie się właśnie też zrazili mocno do Test Drive'a, bo im nie działa, albo działa bardzo słabo. I chcieliby sobie przetestować, no a jednak gdzieś te nadzieje na działanie gry zostały ostudzone. No bo słuchaj, no... Forza Horizon 5, ja mam tą konsolkę Rogue Ally, nie? Mhm. Odpalam sobie w Forzunie 60 FPS-ów, zero jakiejkolwiek przycinki. Oczywiście tam są te ustawienia trochę tam niższe. Chyba nawet na średnich grałem, też było 60 FPS-ów. I mówię tutaj o konsoli, która nie jest podłączona do zasilania, czyli zużywam wtedy 18 W zamiast 30, nie? Więc mogę sobie normalnie grać przez całą godzinę w Forza Horizon 5, gdzie ona na takim małym ekraniku wygląda naprawdę dobrze, nie? I ludzie mówią, a Forza jest świetnie zoptymalizowana, ale zobacz, tutaj masz dużo różnych pierdun. Okej, tu jesteśmy w lesie, tutaj może być więcej tych FPS-ów, ale pamiętasz, jaka była sytuacja w przypadku Forzy Horizon 3, gdzie wjeżdżało się do miasta zaraz po premierze gry? Albo grę wywalało, to była ta, wiesz, pierwszy port na PC-ta, nie? Grę wywalało, albo było bardzo mało FPS-ów i strasznie słabo to działało. Nie wiem, czy to jest powód, dla którego oni w Forzach nie robią takich dużych, rozbudowanych miast i nie robią takich... I dlaczego w Forzie Horizon 5 zrobili taki otwarty teren, pusty? Okej, jest to Meksyk, nie? No ale z drugiej strony mogli to tak przemyśleć, że... Wiesz, Forza Horizon 5 jest na stare konsole, na Xbox One, więc żeby jakoś tam ta Forza sobie płynnie działała, no to stwierdzili, że to my zrobimy jakiś otwarty świat, nie będzie dużo detali, będzie wyglądała ok, ale to będzie takie właściwie pustkowie, z którą no, każda konsola, na którą chcemy tą grę sprzedawać, będzie obsługiwała w porządku, nie? I gra będzie zbierała dobre oceny. I właśnie dlatego podejrzewam też,
Forza trochę wygląda jak wygląda i ma ograniczenia jakie ma, no bo jest na dwie generacje konsol, jednak taki One S biały nie pociągnie ci tak samo dobrze tej gry jak Xbox Series X, a Forza Horizon 5 jest na obie te konsole, więc podejrzewam, że dlatego wiele limitów, które tam mamy, nadal jest spowodowane starszą generacją konsol. No ale to tak naprawdę, czy to był ten powód, czy nie, to się przekonamy, jak wyjdzie szóstka, a nie wiemy, kiedy wyjdzie szóstka, więc jest teraz taka posucha wśród gier wyścigowych. Ale co do test drive'a, to moim zdaniem i tak ta optymalizacja jest do zrobienia i głęboko w to wierzę, mam taką nadzieję i nie chciałbym się zawieść, że jak wyjdzie już ta gra we wrześniu bodajże, no to zrobią tą optymalizację, że będzie dało się grać na normalnym komputerze w tych 60 klatkach, powiedzmy, po prostu, nie? No bo teraz są wymagania niby jakieś tam sprzętowe i żeby grać w 4K 60 fpsów tego test drive'a, musisz mieć RTX 4090. No, no nie oszukujmy się, na takie wymagania sprzętowe aż tak ta gra nie wygląda, nie? I no, ona nie powinna mieć takich wymagań, bo to jest śmiech na sali dla kogoś, kto ma zwykłą po dziś dzień normalną kartę graficzną, nie wiem, 3060 i on nie może pograć sobie często nawet w Full HD w 60 fpsach, bo to chodzi jak shit. Dokładnie tak, gdzie Forza sobie odpala i wiesz, gra cały dzień. Tak. Wygląda gra naprawdę przecudownie, nie? W stosunku do tego. I nie ma żadnych problemów. Także tak, ty grałeś w wersję beta jeszcze przed tą publikacją tutaj, tej wersji przedpremierowej demo. Tak. I no wiadomo, że dużo rzeczy tam mówić nie możesz, bo tam embargo i tak dalej, ale możesz na pewno powiedzieć jedną rzecz. Czy ta gra działała wcześniej gorzej niż teraz, czy lepiej? Podejrzewam, że jeżeli chodzi o wydajność, to tak samo. Tutaj się dużo nie zmieniło, nie ma co się oszukiwać i to be honest, mam wrażenie, że tak naprawdę usunęli tylko napisy z całej powierzchni ekranu, które wiadomo zabraniały pokazywania tego gdziekolwiek. I jeżeli chodzi o wydajność, to nie ma tutaj różnicy. Kurde, to naprawdę zła wiadomość. To nie wiem, czy oni się wyrobią do tego września. Nie wiem, dlatego mówię, ja głęboko w to wierzę, a jak będzie, to zobaczymy. Najwyżej będę płakać we wrześniu. No bo wtedy może być problem, nie? Bo to jest o tyle problematyczne, że no jak nie zrobię tej optymalizacji i ludziom dalej ta gra będzie chodziła tak jak teraz chodzi, to nie będzie dużo ludzi w nią grało, no bo na czym? Dokładnie. No człowiek nie kupi sobie specjalnie peceta za 20 tysięcy, żeby móc zagrać test drive'a, który jest nawet nie produkcją AAA, tak, przeciętny, no i nie kosztuje nawet krocia, bo to widać po cenach, najlepsza wersja tam kosztuje bodajże 320 zł, wow. No to Forza tyle w podstawce kosztuje. Tak. I tutaj to jakoś nie jest jakaś cudowna. Tutaj mamy jakiś wyścig, może sobie go przejedziemy, co? Technik over speed. I co my tylko tutaj mamy? To tutaj jest wyścig klubowy, klanowy. No to nie wiem, czy jak ja go odpalę, czy... Odpalaj. Zobaczymy, my co będziemy, się stanie. No spróbujemy. A, jest. Powinieneś mieć... O, jest, elegancko. Jest, wszystko gra. Dobra. No dobra, ja się tym Alpinem będę ścigać. A ja wezmę sobie... Aha, to mogę w sumie Mercedesem pojechać, bo Audicą jechałem już. Ale chyba nie będę pierwszy. Coś czuję, bo tu i deszcz zaczął padać i... Może... A ty też masz w sumie ten napęd. Tylko masz chyba silnik centralnie montowany? Nie, jak jest w Alpine? Z przodu jest silnik? Nie, raczej z przodu ona silnika nie ma. No właśnie, mi się wydaje, że z tyłu, a gdzieś tam z siedzeniami. Właśnie, będziemy jechać teraz w wyścigu. No i teraz... Jak ci się w ogóle tutaj ściga? Ścigamy się dobrze, pod warunkiem, że nie jedziemy z butami typu ekspert, bo boty typu ekspert robią się strasznie chamskie. One wcale nie jeżdżą lepiej, tylko one jeżdżą bardziej agresywnie i mają bardzo szybkie samochody. Tak. Bo jeżdżą nadal do dupy. Te boty jeździć nie potrafią. One się rozwalają między sobą, to wcale nie jest fajna jazda. One mają po prostu dokokrzone super fury, które są szybsze niż nasze i się przepychają na wszystkie strony. Dokładnie tak. No ale z drugiej strony nie jest za łatwo, ale bardziej chodziło mi o to, co ty sądzisz o wyścigu... Kurde, jedziemy pod prąd, ziomek, tu uważaj. No. Trafiki się bagują. Co uważasz o samym ściganiu się na przykład w porównaniu do Forza Horizon 5, bo tam mamy takie szerokie bardziej drogi, nie mamy tyle obiektów, z którymi możemy się zderzyć, a jeśli już się z nimi zderzamy, to one nie schamują tak bardzo pojazdu jak tutaj. Wiesz co, dla mnie jest tutaj ciekawiej, bo ja bardzo lubię różnorodność terenu, bardzo ciasne mapy miasta z dużym zagęszczeniem ulic. Ja jestem ogólnie fanem
japońskich ulic, a ogólnie z Azji i tak dalej, te ich zagęszczenie, wiadomo, w życiu codziennym to tam jest do kitu, nie? Bo weź człowieku, się poruszaj między czymś takim i wtedy apartament to jest 10-metrowy pokój, 10 metrów kwadratowych i kosztuje to tyle, co apartament w centrum Warszawy. Ale jeżeli chodzi o ulicę do ścigania się, do jazdy w grach tym bardziej, to dla mnie to jest kozak. Ja bardzo lubię takie wąskie, techniczne strasznie drogi, jakieś trasy, żeby było co robić. Mhm. Żeby to nie było takie oczywiste, że a wcisnę sobie gaz do dechy, skręcę w lewo, prawo i wygrałem, nie? Tak. Bo to jest fajne do farmienia pieniędzy w grze, ale to jest do dupy, jeśli chodzi o zabawę tą grą. Mhm. Bo nie ma nic ciekawego. Tak, tutaj trzeba przed zakrętami bardzo też hamować, przynajmniej na tym etapie, jak mamy w ten sposób ulepszone auta, czyli słabo, bo one potrafią, znaczy dużo chętniej wypadają z zakrętów niż na przykład w Fordzie, ale też to trochę jest dlatego, że te zakręty są ciasne, że są wąskie drogi i że właśnie tak się zastanawiam. O, teraz chyba ci dupa uciekła. No tak, mi cały czas tutaj dupa ucieka, akurat w tym Mercedesie mam kontrolę trakcji wyłączoną, właśnie żeby trochę wyczuć ten samochód. ABS mam na 25%, więc też gdzieś mnie tam ślizga co chwilę jak hamuję i na zakręcie hamowanie nie jest takie fajne, ale to nie. Dlatego, żeby... Tak, i to dlatego, żeby właśnie trochę lepiej to wszystko wyczuć. I chodzi mi o to, że tutaj trzeba się bardzo skupić na tych wyścigach, one są mocno techniczne. One są na zasadzie, no nie możesz tak jak w Forcie, klikasz sobie na klawiaturze W i tam jedziesz, walisz w ścianę, w bota i tutaj dalej można oczywiście komuś zajechać drogę i często tam zyskasz pozycję, nie? Można się tam pospychać z tym botem i tak dalej, wiadomo, to są wyścigi, tak to tutaj działa, to jest gra arcade'owa, może simcade'owa, więc tak to tutaj jest, ale nie możesz jechać tak totalnie na pałę jak w Forcie. Nie ma tutaj band, możesz sobie wypaść normalnie z drogi, musisz hamować przed zakrętami, dobrze się ustawić. Widzę, że tam walka trwa z Audi. No stary, tak mi zajechał drogę, właśnie to jest to, o czym mówiliśmy, one są chamskie w cholerę. Zajechał mi drogę na środku zakrętu i elo, nie? Ale też jak zderzysz się z jakąś lampą, barierką, to ona znacznie mocniej cię hamuje niż w Forzie i trzeba bardzo na to uważać. W Forzie to jest, słuchaj, bardzo wszystko lekkie, jakbyśmy jeździli 5-tonowymi potworami, a tutaj jak ja walnę w latarnię, to nie wiem, z 200 na godzinę zrobi mi się 90 albo 110, no przynajmniej. Dokładnie. I teraz sobie wyobraź takiego standardowego gracza Forzy Horizon 5, który nie dostanie szóstki w tym roku i postanowi sprawdzić test drive'a i pierwsze jego słowo po przegranym wyścigu, jakie nasunie mu się do głowy, to... Ta gra to gówno, nie da się tu jeździć. No. To jest fakt, no bo jesteśmy przyzwyczajeni też bardzo często właśnie w grach arcade'owych do tego, że one robią wszystko, żeby było nam łatwo i prosto wygrać, bo no tak działa człowiek, nie? Jak wygrywasz i fajnie ci idzie, to chętnie grasz w tę grę, no bo kurde, dobra, zobaczcie, kolejny wyścig to kolejny, to se furę kupię, to zarobię tutaj tam. A to jednak jak musisz się postarać i tak jak ja teraz nie jestem pierwszy, tylko znowu kończyłem drugi, no to już bardzo często jest takie, a do dupy z tym, gównianie się tutaj jeździ. Tak, to jest też kwestia tego, że jesteśmy przez Fordze przygotowani czy nauczeni, żebyśmy mieli tą natychmiastową gratyfikację po każdym wyścigu. Oczywiście tutaj ja teraz skończyłem trzeci, też dostałem 21 tysięcy, także kasa całkiem spoko. Ty chyba dostałeś 23, nie? Albo 22. Tak, też 20 parę. Ale wiesz, to przynajmniej nie jest jak w Fordzie, gdzie w Fordzie za darmo rozdałem ci Bugatti, 10 wheelspinów i w ogóle jeszcze dom. Tak, no ej, pograsz sobie pierwszą godzinę w Fordze i jakby już masz garaż porobiony tak trochę. Od razu dostajesz na przykład Corvette C8, zaraz jak przejdziesz prolog, nie? Corvette C8 w twoim garażu, dzień dobry. To jest takie po prostu tańsze Ferrari. I właściwie już możesz osiągnąć 400 km na godzinę. Nie, bo sobie tam wydasz na tuning 80 tysięcy kredytów. Ale jeszcze lepiej, jak masz lepszą wersję Forzy typu premium, to masz wszystkie DLC-ki, wszystkie auta odbierasz sobie za darmo. No a w tych pakietach samochodów, no masz samochody od klasy, nie wiem, C po klasę X nawet. I możesz już dosłownie zrobić wszystko, co potrzebujesz w tej grze tymi samochodami. I Forza tak naprawdę polega na tym, że
jest ciekawa pod warunkiem, że ty coś w niej organizujesz. Zauważ, że tak jak my organizujemy jakieś zloty, jakieś zabawy wchowanego, policjantów, to nie są rzeczy, które są w tej grze dostępne do roboty. Tego nie ma, to nie istnieje, to my sami wymyślamy i to ludzie robią tym, że spotykasz się na parkingu, tym, że weźmiesz sobie radiowóz, będziecie się ganiać, wymyślicie jakieś tam swoje zasady i tyle. Bo sama gra to, co ci dała, to ty już tu zrobiłeś i już nie masz nic do roboty więcej. Tak. I te wyścigi... Właśnie tutaj, moim zdaniem to też będzie fajne w test drive, bo tutaj te wyścigi wyglądają trochę inaczej. O, stajmy sobie, pojedźmy teraz trochę po mieście i popatrz sobie... Czekaj, bo mi kiera znowu nie działa. Przełączam się między tym padem a kierownicą. Wiesz, tu nawet mamy jakąś uliczkę wąską, można dobra, sobie... Dobra, no to wjedziemy sobie. Takie auta pogięte. Tak czy inaczej, bardzo podobają mi się te budynki. Tutaj gdzieś działające klimatyzatory, dużo takich detali na tych budynkach. I w pewnym momencie, jak sobie tutaj wjechaliśmy w takie zacienione miejsce, to masz wrażenie, mógłbyś tak zrobić zdjęcie, czy spróbować tak zrobić zdjęcie, że prawie wyglądałoby jak realistyczne, albo można by było coś takiego spróbować zrobić. Gdzieś się tam pojechał? A wiesz, prosto cały czas. No. Tutaj, zwłaszcza te takie osiedla, te budynki osiedlowe mają strasznie dużo detali i gdzieś tam sobie wjedziesz w jakieś takie totalne zadupie, okazuje się, że normalnie widać wnętrza tych pomieszczeń, które są w tych blokach. I nie mówię tutaj tylko na dole przy ulicy, ale gdzieś tam też na piętrze. Oczywiście nie ma tam jakiegoś, nie ma tak, że na telewizorze jest widać, że tam coś jakaś, coś gra, że tam ludzie chodzą, czy coś się tam dzieje. Tylko po prostu widać dużo detali i mi się to strasznie podoba i to strasznie buduje atmosferę tutaj w tej grze, a także wymagania graficzne i to też będzie kwestia do optymalizacji. No, optymalizacja na czym polega? Chodzi o zmniejszenie detali świata gdzieś tam w dalszej odległości od gracza. Czyli zmniejszenie jakości grafiki tak, żeby gracz tego nie widział. To głównie na tym polega. I to taka ciekawostka, bo ostatnio do Minecrafta jakiś człowiek zrobił taką modyfikację, która właśnie coś takiego robi. Bo bardzo prosty przykład, dlatego Minecraft... Bo no tam mieliśmy renderowanie chunkowe i zawsze jak się ustawiło te jakieś, nie wiem, tam chyba 200 chunków czy ileś, no to ci gra ładowała każdy chunk, niezależnie czy ty jesteś blisko, czy ty jesteś w cholerę daleko od niego, w takiej samej dużej jakości. Mhm. A ktoś zrobił modyfikację, która umożliwia ci zrobienie z tej mapy kolosalny poziom widoczności. No tylko tyle, że to działa właśnie tak jak w każdej normalnej grze, czyli im coś jest dalej, tym jest to niższej i słabszej rozdzielczości i jakości. Okej. Okay. I wtedy działa to dobrze. I tutaj też coś takiego się przydało i już widzę, że tutaj coś takiego jest, tylko mam wrażenie, że ta gra w ogóle bierze za dużo zasobów procesora niż powinna. Bo ogólnie gry bardziej bazują na kartach graficznych i procesorami się wspomagają. I bardzo prostym przykładem jest Need for Speed Unbound, który też w cholerę dużo procesora bierze, mimo że nie musi. I człowiek musi kombinować, tak jak ja teraz ograniczyłem po prostu ilość rdzeni, które są przekazywane do gry. I gra bierze 4 rdzenie zamiast, nie wiem, tam chyba 24 rdzenie mam w procesorze czy coś takiego, a chodzi nadal tak samo dobrze, ba, nawet lepiej, bo stabilniej. Aha. Bo nie waha się ciągle między procesorem, czy ma użyć tyle, czy bierze mi 50%, 80% i procesor się gotuje. Nie, on korzysta z karty graficznej, procesorem sobie pomaga, bo wiadomo, procesor też jest potrzebny w grach, ale to nie jest główne źródło pobierania zasobów. Przecież od tego mamy grafiki, nie? Dedykowane. Druga sprawa. Grałem dłużej. Wczoraj chyba tak ze 2-3 godziny. Co ciekawe, nie wywaliło ani razu. Całkiem stabilna jest ta gra, trzeba przyznać. Wow. No, to jest wow, bo to jest wersja jeszcze przedpremierowa, jeszcze do premiery kilka miesięcy. I może możliwe, że teraz gramy na wersji, którą skończyli robić jakoś w maju albo w kwietniu. Nie tylko tak czasami jest, jak dają te wersje przedpremierowe, że na przykład gra... Chodź tutaj może na parking w lewo, może na dół. Okej. Że... dostajesz tą wersję przedpremierową, która jest taką parę miesięcy wersją wstecz, nie? Tak naprawdę. Tam jeszcze dużo rzeczy może nie grać, a ta wersja obecna już jest dużo, dużo lepsza. Jeszcze zauważyłem właśnie pod tym takim dłuższym graniu jedną rzecz, że gra działa coraz gorzej. Czyli pewnie ma jakiś memory leak, który sprawia, że gra zaczyna pobierać więcej pamięci operacyjnej niż powinna. Ty! Widziałeś to? Co? Chodź tutaj, cofnijmy się. Stoisz tu w miejscu, nie? No.
Spal tulaczka. Jak się to robi? Gaz hamulec. Widzisz to? Widzisz to? Co? Nie widziałeś moich tych śladów po pompacz? Ja w ogóle stary twoich śladów opon nie widzę. O kurde, co tu się stało? Tu jest ziemia. W tym miejscu jest ziemia. Faktycznie tutaj, ale nie, u mnie nie widać tego. A czy jest dym tak faktycznie jak od ziemi, no? No i ja mam normalnie ślady opon, się robią tak jak na ziemi, czyli masz bitmapę zrobioną i tak. Widać, że one są wklęsłe. To jest zrobiona ziemia. To tak jak w Forza Horizon, gdzie na szutrze ci piszczą opony. Tak, tutaj też piszczą na szutrze. Ale jedną sprawę musisz tutaj jeszcze zauważyć, że ślady opon są bardzo fajnie zrobione. Może pojedźmy sobie w inne miejsce, no, chociaż nie wiem, tu może... Mi się podoba dźwięk piszczenia opon, bardzo fajny to jest. Tylko on jak tak dłużej sobie driftujesz albo tam palisz kapcia, to się tak brzydko zapętla, muszą to jeszcze jakoś poprawić. Ale... Tego wiesz, nie zauważyłem, bo nie zrobiłem konkretnie dużego jakiegoś zakrętu tutaj, bo no tym Alpinem to raczej słabo. No w ogóle to się tak driftować to niespecjalnie da. Ale zauważ jedną rzecz, że gdy... mielisz kapcia, to jak robisz sobie bączka, załóżmy, podczas palenia gumy. O, dawaj, naprawimy auta. Tak, ja zmienię sobie w ogóle na Mustanga. Albo na Astona Martina, o. Jak palisz kapcia i sobie robisz bączka, tam gdzieś bokiem czy coś, to te ślady opon są różnej szerokości, w zależności od tego, jak jest opona, nie? W Fordzie, nie wiem jak to tutaj, nie pamiętam jak to w Fordzie, bo teraz dużo gram w TDU i powiem ci, że no, nie pamiętam dokładnie jak to w Fordzie wyglądało, ale tutaj w zależności od tego jak sobie ustawisz auto, jak opona dotyka asfaltu, to inaczej wygląda ten ślad. I on jest raz węższy, raz szerszy. Jak jedziesz na wprost i palisz kapcia, to jest szeroki, ale bokiem tu w ogóle nie ma śladów, nie wiem czemu. Przy stacji benzynowej. Stary, no to jest drift stacja. Tutaj od razu, chodzą za tobą z mopem i od razu czyszczą, nie ma tutaj. Ale tu jest lepiej oświetlone miejsce, może tu będzie. O, tu widać ślady. I ten ślad za... Może sobie dodam kamerę. Ten ślad za samochodem jest raz węższy, raz szerszy, w zależności od tego jak opona jest ustawiona. Zwłaszcza na tylne koła sobie patrz, na to tylne od strony wewnętrznej, powiedzmy ślizgu. To widać bardzo dobrze, że jest ten ślad raz węższy, raz szerszy. W Fordzie chyba jednakowy jest ten ślad, niezależnie od tego. Tak, w Fordzie masz jedną grafikę opon i to tyle, nie? Aha. O nie! A zeklinowałem się... Przecież. O nie, to jest typowy Mustang. O nie. A śmialiśmy się jeszcze wczoraj z kolegami, że a co by było, gdybyśmy tak właśnie na... O, dziękuję bardzo. Wszerz się ustawili na drodze, która jest na szerokość danego auta. No i tak musisz lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo i może do jutra wyjedziesz. Tak. Tutaj jeszcze te refleksy na samochodzie. Tutaj akurat widać dobrze, bo jest ciemno i... Mamy tutaj sufit z jakimiś lampami. W ogóle strasznie dużo detali mają takie obiekty jak tutaj. Że masz jakiś sufit, jakąś podsufitkę, brama fajnie wygląda, dużo gdzieś tam różnych drobnych przedmiotów jest po boku. I takich miejsc w test drive jest zajebiście dużo, tak. Wiesz bardzo co, dużo. Podejrzewam, że przez to grafika niestety optymalizacyjnie leży, bo podejrzewam, że te elementy gdzieś tam może nie były modelowane, a jak były modelowane, to na pewno nie low poly, ale podejrzewam, że one były skanowane, bo one wyglądają jakby się lidarem zeskanował niektóre rzeczy. No. Na przykład te po prawej stronie mamy, nie wiem co to są, jakieś pojemniki czy coś, o tutaj na górze. To one wyglądają jakby były zeskanowane lidarem, to co jest tutaj nade mną. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony no ciężko będzie to zoptymalizować. Fajnie, bo fajnie wygląda, ale właśnie problem, bo nie każdy ma 4090, żeby móc fajnie w 60 FPS-ach pograć, nie? Więc no trzeba by było jakoś to wyśrodkować. Więc ten świat jest, no wygląda spoko, tylko trzeba mieć kurde naprawdę komputer. Oni to tak chyba robili, żeby ta gra była wow.
I faktycznie to prowadzenie samochodów jest spoko, jest fajny ten świat, nie? Ale tak chyba trochę nie myślą o sprzedaży za bardzo, bo komu oni mają sprzedawać teraz tą grę? Znaczy no, to jest jeszcze demo, wersja przedpremierowa, my się tak tylko sugerujemy tym, no może gra faktycznie będzie wyglądać inaczej w dniu premiery i lepiej będzie działać, ale tak na ten moment to tak ciężko sobie wyobrazić, żeby oni znaleźli jakoś dużo odbiorców, którzy są jakoś super bogaci, mają niesamowite komputery. No, większość ludzi ma Xboxa Series S, komputery z kartą graficzną GTX 1060 albo 3060 i mają jakieś takie ubogie te konfigury. To są większość ludzi, nie? To jest taki mainstream. Wiesz, normalne komputery, bo powiedzmy wydając te 4000 za komputer, no to co ty tam będziesz miał, Boże? Jakby tak skupić się na cenach, to 4060 Ti, może 4070, jakąś i piątkę do grania i to jest spoko zestaw. No i niestety, ale na takim zestawie, no ta gra nie chodzi zadowalająco, nie? Szczególnie, że już dzisiaj troszeczkę jednak mija ta era ekranów Full HD i one stają się coraz mniej popularne i coraz więcej ludzi ma te 2K, 4K, bo to już jest na tyle dostępne dobrze i na tyle tanie, że po prostu już nie opłaca się brać monitorów Full HD, bo Full HD monitor to ty dostaniesz za, nie wiem, 100-200 zł nawet. Więc dlatego powinna chodzić troszeczkę lepiej i ta optymalizacja to jest must have. Pierwsza rzecz do zrobienia w momencie, kiedy wyjdzie już ta finalna wersja gry, moim zdaniem, nie? Bo to poprawi naprawdę jakość gry i ludzie inaczej zupełnie będą na nią patrzeć, bo w momencie, kiedy ktoś ma wyrobione już zdanie, że coś jest gównem, no to brak optymalizacji wcale nie pomaga, bo dalej to zdanie utrzyma. Co sądzisz o tuningu? Nie ma go. Po prostu go to nie ma. Fajnie by było, gdyby chociaż, słuchaj, dodali jakieś dokładki z przodu, z tyłu, z boku. No ale jedyne, co możemy zrobić, no to pomalować samochód i, nie wiem, przyciemnić szyby, tego typu rzeczy. Ja wiem, że w Test Drive nigdy nie było tuningu, no bo to zawsze była pięta Achillesowa niestety tej gry. Tylko to była gra 2006 i 2011 roku. Wtedy nawet jeszcze Forza Horizon pierwsza nie wyszła, więc było zupełnie inaczej, a tuning mieliśmy tylko w Need for Speedzie. Tak. No i teraz mamy 13 lat później od ostatniej części Test Drive'a, a oni nadal nic fajnego nie wprowadzili, a to by mogło zdziwić ludzi, szczególnie tych, którzy znają Test Drive'a tak jak ja od lat, bo ja bym fajnie się zaskoczył, jakbym zobaczył, że kurde, mogę jakieś, no nie wiem, zderzaki albo jakieś bodykit zamontować do auta, wow. Że po prostu poszli z duchem czasu, nie? No. A nie zostali, no fajnie, że tak zrobili, niektórzy się śmieją, że zrobili remaster starego Test Drive'a, ale jakby faktycznie poszli z tym duchem czasu, no może niekoniecznie robili Need for Speed'a czy tam The Crew Motorfest i robili jakieś tam takie ciulowe przeróbki, jakieś takie już naprawdę przesadzone, tylko jakby dodali coś więcej, nie? No to jest jeszcze demo, może tam w finalnej wersji, w co wątpię, będzie coś więcej. Na ten moment. Albo w update'ach. Albo w update'ach. Ja na ten moment właśnie tak mam wrażenie, że wydawca mocno ciśnie na tą premierę gry i chce, żeby ta gra się już jak najszybciej pojawiła. Były nawet plotki, że miała pojawić się w kwietniu, ale bo tam był raport finansowy, który mówił o tym, że ma być jakiś duży zysk w danym miesiącu, no i nie było tego zysku. No niestety nie poszło tak. Nie poszło, ale tak jak słuchaj, trzeba. Kolejna rzecz a propos tuningu, to może i nie dodali go, ale mogliby dodać inną rzecz. Zawsze Test Drive, czy to Unlimited 1 czy 2, miał najlepszą opcję wizualną dla mnie ze wszystkich gier wyścigowych. Każdy samochód miał swój obrotomierz, swój wygląd obrotomierza. O. Z Mustanga miałeś wygląd obrotomierza, z Mustanga, nie wiem, Ford Mustang nowszej generacji miał już inny. Nie wiem, co ty tam jeszcze miałeś. No jakiś Mercedes, to te Mercedesowe miały takie, wiesz, że po środku nie było wskazówki, tylko był jakiś ekran czy coś i wskazówka była tylko przy końcu. Każdy samochód miał swój indywidualny, ten wirtualny po prawej stronie na dole, co mamy, obrotomierz z prędkościomierzem. Tutaj, no, zdecydowali pewnie, że skoro w sumie każda gra ma jeden, bo każda gra ma swój, no to już tak zostanie i nie zrobili. I bardzo dużo ludzi na Reddicie zwróciło na to uwagę w momencie, kiedy pokazali już pierwszy gameplay, że
a dobra, może będzie w finalnej wersji gry. Później był playtest, jakieś przecieki playtestu oczywiście od kogoś się też ukazały. Nadal tego nie było, teraz jest wersja demo, nadal tego nie ma. No i więc już każdy stracił w ogóle nadzieję, że jakkolwiek to będzie, bo no 99% szans, że nie będzie. I to jest słabe. Jedyna... Bo to było właśnie takim znakiem rozpoznawczym troszkę. No w sumie to było coś, co wyróżniało Test Drive'a. Jakby nie patrzeć, tak jak pierwszy raz coś sobie obejrzy gameplay na YouTubie, to pierwsze co to zwróci uwagę na właśnie inaczej wyglądające zegary chociażby, nie? No. Ale jedna rzecz została, czyli nabija się nam odległość przejechana danym samochodem. Tak, ale w Fordzie to chyba też mamy, co? Tylko, że to nie jest widoczne przy zegarze, to jest widoczne... w kokpicie. Chyba w statystykach, nawet nie wiem, czy w kokpicie. W kokpicie też się chyba naliczają kilometry, o ile dobrze pamiętam. No ale tak, tutaj mamy jakby licznik kilometrów od razu pod obrotomierzem i cały czas widzę, że mam 135 km Mustangiem przejechanych. Ja mam 27. To śmieszne, bo ogólnie silnik niby jeszcze nie dotarty, a ja już go tak piłuję, turbo zamontowałem i mam 600 koni. Właśnie, przydałoby się kompresor chociażby do V8-ki. A tutaj nie ma możliwości kompresora zainstalowania. Może finalnie będzie, słuchaj, w jakiejś, nie wiem, innym levelu się będzie odblokowywać albo coś. No bo tutaj też mamy okrojoną zawartość, to druga sprawa, nie? Mhm. Gra waży dużo, ale to nie jest chyba jej finalna waga, ile będzie ważyła, tak. Bo ona chyba finalnie 60 giga będzie ważyła, czy coś takiego, a ja tu chyba 30 pobierałem, o ile dobrze pamiętam. No, coś takiego, jest niecałe 40, 37 chyba, coś takiego. Ale właśnie, co sądzisz o wielkości tego dema, bo moim zdaniem jest dosyć obszerne. Jest spoko, jeżeli chodzi o zawartość, naprawdę jest spoko. No ja bym się jeszcze bardziej cieszył, jakby pozwolili nam kupić M4 G82. No. To by był kozak, bo ona, przejechałem się nią, brzmi przecudnie. Okay. Dlatego brakuje jeszcze ludzi na chodnikach i będzie właśnie idealnie. Jest tu pusto, nie? O tym nie powiedzieliśmy. Miasto widmo, niestety, ale jedyne co się tu w większości widzi to czerwone taksówki. Mam wrażenie, że jesteśmy troszeczkę w bajce auta, bo tam też taksówki są totalnie bezużyteczne. I no, nikogo tu nie ma. Chyba każdy ma wolne, bo w dokach nikt nie pracuje, nic się nie rusza, nic się nie dzieje. No i jest pusto na chodnikach, a są naprawdę duże chodniki i zagęszczenie ludzi w Azji jest gigantyczne, a o, jedyne co, no to mamy tutaj ludzi stojących przy kontenerach, ale no, to są tylko tacy wieczorowi, nie? Tak. Czekaj, tu chyba gdzieś tu było. O, minęliśmy. Tutaj teraz w lewo i w lewo. Tak? O. No bo to jest ten klub streetów tutaj, to on jest gdzieś niedaleko, ten salon. Mhm, tutaj będzie. Moglibyśmy się tam przeteleportować, ale właśnie fajnie jest tak się zgubić w tej grze. W nowej grze wyścigowej, czy w ogóle w jakiejkolwiek nowej grze, fajnie czasami wyłączyć tą minimapkę i pojechać tak na czuja i sobie tak wyobrazić, że o kurde, ta mapa jest naprawdę potężna. A tutaj, jak widzicie, sporo jest detali, ciężarówek i tego wszystkiego. Może to jest taka gra przyszłości. No, może oni nie będą tego optymalizować, tylko będziemy musieli kupić RTX 6.0 i będzie AI nam jakoś generowało tą grafikę, kurde, nie wiem. Dobra, chodźmy po BMW. Podjedź do mnie i przez chwilę cisza, posłuchajmy tej BMW-ki. Czekaj, stanę z drugiej strony. Szam, jak tam doganiasz, kurde, słychać było tą BMW-kę. Wypadłem, bo musiałem sobie kamerę zmienić. A, okej. Okay. Ale no brzmi kozak. I w ogóle zmiana biegów tu jest bardzo szybka. Zmiana biegów to raz, ale przy tej zmianie biegów jest zupełnie inny dźwięk tego automatu, nie? Nie ma tak jak w Fordzie, że... ciężko to wytłumaczyć nawet, ale to nie ma w ogóle... W Fordzie nie ma w ogóle sprzęgła w tych skrzyniach automatycznych, takie masz wrażenie, nie?
Nie ma. No tutaj naprawdę jest to dobrze zrobione. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajne. A ja jestem bardzo krytyczny, jeśli chodzi o dźwięki, a ta BMW w rzeczywistości tak brzmi i myślę, że bardzo dużo ludzi się z tym zgodzi. Ja bym chciał, żeby w test drive'ie tych samochodów było tak, nie wiem, z 200-250, ale żeby każdy miał ten smaczek, żeby GTR miał ten launch control, żeby ta BMW miała właśnie taki dźwięk jak ma, nie? Żeby zrobili mniej tych aut, ale żeby każde auto było no zrobione jak trzeba. Żeby no bo każdy to fan... robi robotę, nie ilość, a jakość. Ja nie lubię, jak ktoś jedzie w ilość, no bo spójrzmy prawdzie w oczy. Masz w Fordzie 700 czy 800 aut i jeździłeś może 50. Znaczy no połową kurde... z tych samochodów, nie? No wiadomo, że raz przejechałeś się, jak tam je zdobyłeś. Ale na tym temat ale się ale to tylko te nowsze, ale tak naprawdę powiem ci, ja nawet nie jeździłem wszystkimi z tych carpaków, które mam, z, czy to z edycji premium, to, czy to z przepustki. To samo. I no bo wiesz, że te samochody to są tak naprawdę kopia jednego czy drugiego, skopiowany dźwięk, czy tam pomieszany dźwięk z jednego czy z trzeciego auta. I na ten temat się kończy, nie? A tutaj... I one nawet modeli nie mają dobrze zrobionych, bo chociażby Audi po dziś dzień nie są naprawione i lampy są tam podzielone na pół, bo jedna część jest na błotniku, druga jest na klapie bagażnika. I na przykład ta część, która jest na klapie bagażnika, jest ciemniejsza niż ta, która jest obok. Aha, no... no jedne są przyciemnione, drugie nie. Jest na pewno dużo takich detali, które w Fordzie nie pasują, ale przede wszystkim sama jazda i to, że tych samochodów jest za dużo. To jest ich taki znak rozpoznawalny, że tych samochodów jest tam dużo i ludzie, o, dużo samochodów sobie przetestuje, ale przez to traci się na ich duszy tak naprawdę. Bo zobacz, wsiądziesz sobie tutaj do klasyka, na przykład wsiądziesz sobie do klasycznego Mustanga i on będzie, mimo że to jest i tak Mustang, wiadomo, że to nie będzie się dobrze prowadzić, ale i tak będzie dużo gorszy w prowadzeniu. Tak jak ktoś sobie przejdzie z Fordzy do... Na przykład w Fordzie najarałeś się, chcesz kupić sobie jakiegoś, nie wiem, Japończyka, jakiś japoński stary samochód, lata 2090. Kupujesz takiego Japończyka, oczywiście musisz włożyć drugie tyle, za ile go kupiłeś, albo więcej, żeby on w ogóle jeździł. On się nie prowadzi dobrze, on się prowadzi dużo gorzej niż samochód z 2009 roku, byle jaki Fiat, czy byle jaki jakiś Opel, w jakimś totalnie basicowym wyposażeniu, będzie się dużo lepiej prowadził niż takie auto starsze, japońskie na przykład. Dużo lepiej będzie się prowadził, dużo lepiej będzie się zachowywał. Ten samochód nie będzie dawał takiej samej radości, no będzie dawał taką radość pod względem, że będziesz miał, wiesz, satysfakcję, nie? Że masz takie stare auto, jakieś tam sobie stunigujesz, ale jazda nim nie będzie tak przyjemna jak takim, załóżmy, nowoczesnym samochodem. I w Fordzie różnic między nowoczesnymi samochodami a starymi nie ma, bo te samochody generalnie, czy to jest SUV, czy to jest jakiś Aston Martin, czy Mustang, wszystkie prowadzą się bardzo podobnie do siebie, różnią się tylko tym, że jednego bardziej wywala z zakrętu, ale tak ogólnie one prowadzą się tak samo. Dodajesz gazu... Słuchaj, jestem bardzo prostym tego przykładem, bo każde auto w grze w Fordzie jestem w stanie zrobić na drift. No tak, dajesz dokładnie ten sam tuning. Masz samochód tak. Z napędem na przód, inaczej, to masz samochód z napędem na tył i z silnikiem z przodu, zawsze robisz ten sam tuning. Przeklikujesz, już nawet nie patrzysz co, tylko wiesz, że w tym miejscu pyk, dub, okej, driftuje, nie driftuje, dobra, następny, nie? Tak, jak nie driftuje tak na tym tuningu, to koniec. Ja zresztą używam tego tuningu, który ty mnie nauczyłeś robić, to jest dokładnie no, to jest sam tuning. I on działa, po prostu tak. Działa wszędzie, zawsze jest dobrze, nieważne jakim samochodem jeździsz, kończysz zawsze tak samo. Ważne, tak. Żeby zamontować zawieszenie driftowe i żeby skręt był większy i tam całą resztę to ciągle sobie tak samo suwaki usuwasz, ustawiasz wielkie i halo, nie? No i to jest właśnie to, to jest właśnie to. Także tutaj moim zdaniem będzie fajnie, jeśli pociągną tą jakość dalej i faktycznie będą się przykładać do każdego samochodu tak jak się przykładają, no to też nie jest ogromne studio i samo to, że zrobili tak fajnie dźwięki tych poszczególnych aut, dla mnie to jest koks. Ja jestem kupiony i nawet jak ten świat nie będzie, może inaczej, jak te inne takie niedociągnięcia, o których mówiliśmy, są tutaj no wyczuwalne i jest to jakościowo trochę gorsza gra od Fordzy, mimo wszystko, tak całościowo, nie? To i tak ja jestem kupiony i na pewno sobie zagram w test drive'a, bo drugie wrażenie, jakie zrobiła na mnie ta gra po dłuższym graniu, jest naprawdę gigantyczne.
No ja jestem ogólnie fanem serii, więc ja też mogę narzekać na wiele rzeczy, ale ja tak czy siak w to zagram, powiedziałem, bo po pierwsze chcę przetestować, a po drugie, no jednak fajny sentyment względem młodszych lat. No. Ma coś w sobie ta gra. Myślałem, że to będzie totalny klap po tych wszystkich zapowiedziach, po tych prezentacjach, gameplayach i tym wszystkim, ale jest całkiem fajnie, tylko trzeba do tej gry inaczej podejść niż do Forzy. No, dokładnie.